Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii z gry Days Gone. Premiera miała jakieś 2 miesiące temu, także nie zdziwię się, jak ktoś już zna fabułę i tak dalej, gdzieś tam sobie oglądał, ogrywał. Ale cóż, no ja dostałem teraz w swoje łapki od przyjaciela, także nie będę tutaj wymieniał z imienia nazwiska, ale jestem bardzo wdzięczny, więc zacznijmy sobie nową grę na poziomie normalnym. I ogólnie recenzje są mieszane. W sensie od tych tam ekspertów, analityków, no gra nie dostała zbyt dobrych ocen. Ale od wszystkich, co grali, co miałem przyjemność się z nimi zetknąć, to wszyscy sobie chwalą, więc może być dobrze. Ja też pograłem jakieś pół godzinki może. I jest całkiem spoko. Chociaż ten początkowy motor, nie wiem, czy on tak będzie cały czas działał, czy jest po prostu niezupgrade'owany. Ale jest bardzo, jakby to powiedzieć, ciężki, strasznie się nim ciężko jeździ. Możliwe właśnie, że przez to, że mało części mamy w niego wpakowane, bo wiem, że można będzie. No, o fabule za dużo nie wiem. Wiem, że tylko wybuchła jakaś epidemia, my byliśmy członkiem gangu. Coś na zasadzie Loss and Diamond z GTA 5 i 4. Chociaż w czwórce oni występowali tylko w dodatku, z tego co się orientuję. Nie jestem pewien, nie przeszedłem całej. Jak się trzymasz, siostrzeczka? To durne. To był taki mały dzieciak, taki pieprzony szczyl. Z wielkim, kurwa, nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Dobra, chodź tutaj. Lejna bomba. Się przekona. Polećmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No, chodź. Potrzebujemy pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Dobra, O'Brien? Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, Chrzan, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. O'Brien! Okej, szlak. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej, okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Okej, buzę, dawaj, śmigłowiec już leci. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Riffinger Check. Buzer nie poradzi sobie teraz beze mnie. Odtasz mi go. Wsiadasz? Coś tu zrobił.
Całkiem sentymentalnie się zrobiło i kwestia jest, że my jesteśmy właśnie tym Dickiem. Ta dziołuszka to jest nasza dziewczyna, którą puściliśmy w helikopterze do jakiegoś szpitala, medyka, cokolwiek. A Boozer, tak jak było powiedziane, to jest jej brat, chociaż nie wiem, czy to jest taki brat z krwi i kości, z jednej matki, ojca i tak dalej, czy po prostu może jakiś taki brat gangowy, różnie to się nazywają. 2 lata później, czyli nie mamy pewności, co się wydarzyło, przynajmniej nie w tej chwili. No i kwestia jest taka, że ta kobieta, według tych opowiadań, co tu będą w cutscenkach bądź dialogach się nawiązywać, to umarła. A my musimy przetrwać. I wiem, że z biegiem czasu też dowiemy się, że ona jednak nie umarła. A przynajmniej tak mi się obiło uszy. I to jest w sumie tyle, co wiem o tej grze. Zgubiliśmy go! Musi być blisko! Czekaj chwilę, wyłącz silnik! Cholera, ona żyje. Alvarez! Alvarez, hej! Alvarez! Co się tu stało? Znaczy, kto to zrobił? Czy to wieczyści? Leon to zrobi. Nie idziesz tak, Leon. I od razu mam akcję. Dobra. No i mamy ten właśnie motor i patrzcie, jak on wolno skręca. To jest jakaś masakra, nie? Przytrzymaj X, żeby użyć nitra. Nie wiem, czy mnie teraz w ogóle słychać. Trzeba to... Jezus, trzeba to będzie sprawdzić. Ale mam nadzieję, że słychać i to bardzo dobrze. Jak nie, to sobie po prostu przyciszymy. No to nitro jest dosyć biedne w chwili obecnej. Ło, no właśnie to jest to. Nie skręca, a jak już skręci, to za bardzo. Ale klimacik jest epicki, nie da się ukryć. Jezus! A ten motor przez całą grę będzie tak chodził i będziemy mieli bardzo dużo pościgów. Bądź jakichś ucieczek. To ja to marnie widzę. Trafiłeś go. Dobra. No i przestrzelił nam bak, jak widać. Osłaniaj mnie. Tuż za tobą. I tu pojawia się w grze też dosyć... Nie wiem, czemu jest właśnie to przejście, nie? Nie wiem. Dosyć ciekawa mechanika tropienia. Informacje na temat twojego otoczenia, no właśnie. I można zrobić coś takiego i mamy ślady, nie? W sumie może nie miałem racji. Także jest całkiem fajnie. Nie, Leon od dawna sprzedawał mu szajs i w końcu dostał za to po dupie. Gdzie polazłeś? Tropienie wskazówki. Podczas używania survivalowego widzenia twój kontroler bezprzewodowy zacznie wibrować, jeśli kamera będzie skierowana w stronę wskazówki.
W zależności od odległości wibracje będą nasilać się lub słabnąć. A faktycznie, no. Czekaj, jest taka lubka, dosyć mała. Kurwa. Ale jednak widoczna. Czekaj, tutaj. Tędy. A, i takie retrospekcje będziemy mieli. No, szedł tędy, bez dwóch zdań. A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś tropić? Jak byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. Dobra, czyli my jesteśmy tu takim jakby gościem, który musi podążać wyznaczoną ścieżką za naszym typem. O kurczaczki. Tylko czemu ja dostałem, skoro on szedł pierwszy? Tak. To tylko do mnie też mówi bracie, także. Możliwe, że to właśnie nie są więzy krwi, a. Nie jest, loser. Z tą kobitką, no bo. Facet do faceta bracia to sobie tak. Daleko nie zajdzie, chodź. Bardziej powie, nie? No i coś tam. Była jakaś retrospekcja, ale. Sprawdź go. Krwawisz. Strasznie chujowa śmierć, powolna i bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż żyła, kiedy ją znaleźliśmy, ty skurwielu. Nie chciałem marnować kul, nie na nią. Zaczekaj chwileczkę, zaczekaj no. Powiedz, gdzie jest skrytka, Leon. Jeśli powiesz, nie jestem tobą, mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z samiuszkiego dołu. Jak myślisz? Jakie to uczucie? A? Zostać rozszarpanym, pożartym żywcem. Niedługo się przekona. Jeb się. Żegnaj, Leo. Nie, chwila. Dobra, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest na starym cmentarzu. Dzięki. Nie, mówiłeś... Zrób to. Nie zostawiaj mnie tu, człowieku. Zrób to! Ty pieprzony kłamco! Zrób to. No, obiecaliśmy mu, nie? Więc... Będzie potrzebować jakiegoś dowodu. Więc dobrze się nawet i stało. No, ktoś nie miał szans. O, czekaj, nie może... powinniśmy zostawiać. Nawet z takich kutasiarzy jak Leon. Nie da się go jakoś przeszukać. Nie wiem, jak tu też z fizyką właśnie i obrażeniami od upadku zarówno motora, jak i nas samych. Fajnie to wygląda. Nie wiem, jak włączyć tryb fotograficzny. Wiem, że istnieje. Aczkolwiek możliwe, że tylko na PlayStation 4 Pro, jak to ma w zwyczaju być. W nowszych produkcjach. Ej, czekaj. Chcę przeszukać obóz. Może znajdę jakiś opatrunek czy coś. Będzie mi to podświetlać? A nie... Tak jest oznaczone, okej. Tego nie weźmiemy? Nie, on chyba musi ten opatrunek najpierw zrobić. Może potem jakieś inne rzeczy będziemy mogli. O, tu se fajny obozik ktoś zrobił. O, tu jest jeszcze coś dobra. L1. I tutaj się zagłębiłem troszkę w to. I jest naprawdę masakracja, co tutaj się dzieje, nie? Trzeba jakoś przejść tu. R1, aby stworzyć. A, przytrzymać. Niczym w Heavy Rainie, kurczę, trzeba 10 guzików na raz trzymać. No i użyj. Dobra, ta powinno być dobrze. No, może ta łapa na coś mi się jeszcze przyda.
No i fajnie też jest to, co prawda nie było żadnej animacji, nie, ale założył sobie na to, co go drasnął, bandażyk, także no fajnie, fajnie. Okej. Ja tu więcej nic nie widzę. Niestety. Dobra, idziemy. Która to stamina? A, niebieskie to stamina, okej. Myślałem, że pojedziemy na polowanie. Zawieziemy trochę trofeów, Tucker. No, chyba, że będzie lało. Daj spokój, stary. Przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra, dobra. Ale nie chcę jechać na całą noc. No, jakaś wskazówka survivalowa, nie przeczytałem tego. Jezu, muszę wrócić do formy. Ciekawe, czy będą takie RPGowe właśnie rzeczy, że nie wiem, będziemy lepiej strzelać, lepiej jeździć na motorze, dłużej biegać. Fajnie by było. Ciekawe, czy znajdziemy coś przy maszynie Leona. Nie, jasny szlak. Co? A to skurwiel. Albo przewód paliwowy, albo się To zeszczałeś. pompa paliwowa. Leon, no tak, rozwali mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć się z jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę Oliri. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. Nie, chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Wiesz. Szalony Willy jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak mieliśmy trochę zapolować. Miejscówka szalonego Williego się nada. Tak, okej. Dobra, jedziemy do szalonego Willa. Hej, co ci dał Leon? Mnie nie pytaj, może to jakaś mapa? Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz, rozejrzymy się. Jasne, spoko. Góry, jak on dobrze prowadzi ten swój Jutro motocykl. zdobędziemy leki, zabierzemy je do Tucker i zgarniemy nagrodę za Leona. Potem ruszamy na północ. I myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak się stąd wyniesiemy. I nastała niezręczna cisza. Co my tu mamy? O, tutaj za to mamy mapa. Przesuń w prawo lub kliknij L1. No to raczej na tym R1 będziemy się posługiwać, żeby zobaczyć mapę. Wybieraj dostępne cele i śledź postępy aktywności. Okej. Menu umiejętności, czyli jednak coś będziemy mieli. Do rozbudowy. Przesuń w dół lub naciśnij R1, aby zobaczyć umiejętności, ulepszenia. Podzielone są na kategorie: walka w zwarciu, walka dystansowa, przetrwanie. Okej. Okay. Bony ekwipunku, żeby zobaczyć ekwipunek. Znajdź w nim informacje o sprzęcie, tworzeniu przedmiotów, zaopatrzeniu i materiałach. I co dalej? Przeglądaj aktywne wątki fabuły, ich postępy, trofea oraz znajdźki. No, trofea i znajdźki to mnie nie interesują. Aha, czyli tu są ogólnie takie cztery. W obrębie mieniu go porusza się za pomocą R1, L1. Aha, i to jest tak po prostu u góry. I tak można sobie... O, fajnie. No, podoba mi Czekaj! się, ale nie Zblokuję wchodzimy w to drogę! póki co. Uważaj! Kilka dni temu widziałem coś podobnego. Grupa wieczystych zablokowała drogę starą ciężarówką. Chodź, pomóż mi. Kwadrać, dobra. Gotowy? No, No. czekaj, bo się źle ustawiłem. Pchaj! No, jakieś głosy było słychać. No właśnie. Wciśnij R2, żeby przeprowadzić atak zwarciu. O, nożyk od razu. Ale brutal. Nie mam innych celów, także...
Od razu dziada. R1 jest unik. Dobra, wygrałeś? Dawaj. Chyba wygrał. Może oni tu coś mieli, poczekaj. Nie, nic gnojki nie mieli. I cały jest, wsiadaj. On coś zbzikował. A jak mam wsiąść? Kwadrat. Okidoki. Fajne, podoba mi się to, tylko nie wiem jeszcze jak ta jazda motorem będzie wyglądać, bo jak ona będzie taka ociężała, to tak jak mówiłem, może być ciężko w niektórych miejscach. Już prawie jesteśmy. Kurwa, to jak to robimy? Weź pożyć strzelbę, pójdę przodem. Okidoki, mamy strzelbusie. Ten punkt kontrolny był całkiem nieźle przygotowany. No i co im to pomogło? Już bym wolał, żeby mnie pogrzebali z pionierami. Latarka to jest też dziwne urządzenie, bo ona świeci. Chyba, że to już naprawili. Możemy tu sobie posiedzieć, aż przyjdzie. Chyba to naprawili. Parszywa śmierć. Utknąć w takiej dziurze. Albo nie? Nie, tu jest światełko, dobra. Latarka świeci tak jakby nam z oczu. I tam, gdzie sobie obrócimy, tam świeci, nie? To jest jedyna rzecz, która mi się nie podobała, jak coś tam mi sobie pokazywał. Bo nie mogę biec. Czujesz to? O Jezu. Tam. Szybko, idziemy. Czekaj, stój. Kojarzysz, ile mu autobów ci zostało? Zahaczymy, jak będziemy wracać. Zostaw. Jasne. Chuja nie zostaw. Kurwa, myślisz, że kogoś tu znajdziesz, Dick? No i wykrakałeś. No, gniazda potworów trzeba tępić, to nas Wiesław III nauczył i w sumie nawet pierwszy Wiesław. Jeszcze ktoś? Ale wypas. Hej, Dick, brachu! Chyba już nie żyje. No, oby. Zniszczysz mi strzelbę. Tak. Okej. Nożami tak powinni robić, kurde, The Walking Dead nie oglądali. Znowu chcesz tam jechać. Stary, o czym ty gadasz? W cholernym obozie dla uchodźcy. Zawsze tak się zachowujesz, kiedy cię wyciągnę. Że niby jak? Nie twoja wina, że przestań. Gdybyś wsiadł do tego helikoptera z Sarą, różnica byłaby taka, że ty też byś nie żył. Powiedziałem, przestań. Czyli jednak? Niech to szlak. Oślepia ich? Oj. Latarka ich oślepia. To warto zapamiętać. Ucho rojaka? Jak na nich wstępujemy, zdobywamy te? Czy jak ich zabiłem po prostu? W pojazdach można znaleźć złom i wiele składników przydatnych. Okej, okay, no to zobaczmy, czy tu. Nie, to chyba tylko wybiórcze pojazdy. Nie ma szans, nie przeciśniesz maszyny! Ej, a tunelem serwisowym? Może po prostu spróbuj z drugiej strony. W wozach policyjnych można znaleźć amunicję.
Jest wóz policyjny, okej. No to w sumie jest logiczne. Użyć go. Szkoda, że to trzeba kurczę trzymać. Nie lubię, jak trzeba coś trzymać, żeby wziąć. Lepiej by było, jakby nacisnąć po prostu i już. Tu jakaś ścieżka krwi. Okej. Okay. To trzeba klikać X-a, 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 X-a. Bujaj, wroty. Dobra. Nóż do WC zadaje mało obrażenia, ale... Kurwa, jak to szybko znika. Przepraszam bardzo, no ale skoro oni klną, to ja chyba też mogę. Dobra. Jakieś bandaże, jakieś tutaj... Co? O, wody utlenione. Czy coś koło tego? Dobra, tu nic więcej nie ma. No to pchamy. O Jezus Maryja. Mogłem tego uniknąć, ale no... Bez kitu, nie przewidziałem tego. Co ty robisz? Chłopie. Ustawiłem się idealnie do tego. On leci w kulki. Kuźwa, trwam jeszcze jakieś pajace tam. No, come on. Come on, baby. Where are you? Nie wiem. Ale ty, ziomeczku, zostanie, a idę tu jeszcze zerknąć. One tu wchodzą? No chodź! Dobra. Czy to są te drzwi, które ja widziałem z tej strony? Chyba tak. Tak, to są te wrota po tamtej stronie. Nic. Okej, to idziemy dalej. Znowu mamy policyjną furkę. Dobrze by było zebrać amunicję. Nie wiem, czy to będzie można wytwarzać, czy kupować. Czy po prostu na misjach jakichś będziemy dostawać ileś tam i z tym, co musimy radzić. Serio, pusta taka lokacja? Po co? Jeszcze troszkę. Chłopie, ty będziesz miał nie dość, że więcej amunicji niż ten? Niż miałeś, jak mi dałeś spluweczkę? To jeszcze będziesz miał, kurde, ją rozruszaną, żebyś sobie mógł kulturalnie od ciepła rozgrzać rączki. Ile mołotowów ci zostało? Właśnie użyłeś ostatniego. A masz coś przydatnego w sakwie? Tak, tak. Co masz? Co mi dasz? No i znowu musimy zrobić... tylko chwilkę. Mołotowa... czy to będzie tu? Kurde... Kategoria zawierające miotane, to chyba to, przedmioty miotane. Aha, jak się znajdziemy, to pisze, tu są noże. Co?
Nóż do buta, no tak. Medykamenty, strzelba. Tu jakieś kamienie, broń specjalna, pułapki. Broń boczna i tu przedmioty miotane. Dobra. Kurwa. Chyba zadziała. A co jeśli bym... Nie, bo one stamtąd idą. Ej, chodź, dawaj. Dobra, tylko daj mi chwilę. No bez kitu. Mogę tam wejść? Chyba nie bardzo. Nie, tu już nic nie ma. Czy z fajerki może coś jesteśmy w stanie wziąć? Nie wygląda na to. Dobra, wracamy do niego. I jedziemy dalej zobaczyć, co się będzie działo. Ale to już w kolejnym odcinku, także dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej, hej.